Zarządzanie kryzysowe w czasach pandemii, a straty psychologiczne zostały już przedstawione, ale jako że mam cechy narcystyczne, więc wyświetlę jeszcze jeden slajd, żebyście Państwo zobaczyli mnie w całej okazałości, że to nie jest tak, jak jest na memach zazwyczaj, że ten, który występuje, jest w marynarce, ewentualnie w białej koszuli, a w środku siedzi w bokserkach. Zostaliśmy ściągnięci tutaj do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, żeby być w całej okazałości. Moi drodzy, będę mówił z takiej swojej perspektywy raz biznesowej na ten temat mojego spojrzenia biznesowego. To z jednej strony, z drugiej strony oświata absolutnie nie jest mi obca. Sam jestem związany z kilkoma szkołami trójmiejskimi. Mam koneksje rodzinne pod każdym kątem w rodzinie, włącznie z moją kochaną teściową, która była moją wychowawczynią w podstawówce, moją ukochaną żonę, więc tę żonę, która też jest nauczycielem, więc myślę, że wiem, o czym będę mówił, to znaczy mam taką nadzieję. Kryzys, moi drodzy. Patrzę, czy mi się tu... O, jest. Kryzys oczywiście stał się coraz częstszym zjawiskiem, dlatego nie należy pytać, czy czeka nas kryzys. W naszym wypadku to chyba kiedy on się skończy. Szanowni Państwo, żyjemy w czasach kryzysowych niewątpliwie. Już od ponad roku, aczkolwiek w oświacie ja obserwuję ten kryzys dużo wcześniej i powiem szczerze, że trochę miałem sam problem, sam zaproponowałem taki temat, bo wszedłem z założenia, że on jest bardzo istotny dzisiaj, bardzo ważny, a z drugiej strony tym tematem chciałem Państwu podziękować, jednocześnie chylić czoła przed Wami, bo jak obserwuję rok pracy, oświaty, szkół, Was jako dyrektorów, no to muszę powiedzieć, że jesteście absolutnie, ale to absolutnie niesamowici. Wyprawiacie niesamowite rzeczy. Nie jeden menadżer się potknął, nie jeden menadżer ma problem, bo to jest strasznie trudny czas. Wy w tym się odnajdujecie. Myślę, że nie jeden z Was gdzieś tam w zaciszu domowym robił łzy, jak sobie poradzić w tej sytuacji. Mega obciążenie psychiczne, które Państwo doświadczacie i o którym nawet ja nie muszę teraz mówić, bo Wy doskonale wiecie, co przeżywacie w swoich domach, a potem wracacie do swoich zespołów, do swoich nauczycieli i uśmiechacie się i mówicie, że jest dobrze, damy radę, bo jesteśmy razem, wspólnie sobie z tym wszystkim poradzimy, ale to Wy jesteście na tej pierwszej linii frontu, nieraz całe wszystkie ataki, gdzieś tam właśnie te psychiczne, to co się dzieje w głowie Waszej, no to Wy radzicie sobie sami. Także bardzo Wam dziękuję, naprawdę chylę czoło. Tak jak powiedziałem, mam dość duży wgląd w szkoły, jak wygląda to zarządzanie. Ja nie ukrywam, że ja jestem osobą bardzo krytyczną w wielu aspektach, również w stosunku do siebie, ale jeśli chodzi o zarządzanie szkołą w czasach kryzysu, uważam, że to jest majstersztyk. No ale idźmy dalej, bo nie chciałbym te pół godziny tylko Państwo mówicie, co jesteście cudowni i wspaniali, bo niewątpliwie tak jest. Przygotowując się do tego wystąpienia, moja żona się ze mnie śmiała, że już sięgam do chińskiego, to już jest źle. Mandaryńskie słowo oznaczające kryzys, Weiji, nie wiem czy dobrze wypowiadam, składa się z dwóch sylab. Pierwsza sylaba, ta górna, Wei, oznacza niebezpieczeństwo. O właśnie, już to się tknęło. Niebezpieczeństwo, natomiast dolna sylaba G oznacza początkowy moment, rozstrzygający punkt. Ale także specjaliści od języka chińskiego mówią, że ten dolna sylaba, krzaczki, dla nas to wygląda jak krzaczki, powiedzmy sobie szczerze, oznacza możliwości. czy kryzys przeobrazi się w możliwości, które nam daje, czy też załamanie, to okazuje się z czasem. My z jednej strony skorzystaliśmy z tych możliwości, które przyniósł nam kryzys. Jakie konsekwencje tego będą i co nam przyniesie ten kryzys już ponadroczny, to będę się zastanawiał w tej drugiej części wystąpienia. Według Instytutu Zarządzania możemy powiedzieć o dwóch kryzysach. Kryzysach nagłych i kryzysie tlącym się, czyli pełzającym. Jak przypatrzycie się Państwo oświacie, ja ją obserwuję od ponad 20 lat już w tej chwili, to sobie myślę, że jest to kryzys tlący się, tak? Wchodzą nowi ministrowie, wprowadzają nowe reformy, naprawdę niezależnie od partii rządzących, zawsze wprowadzają nowe zmiany. Wy musicie jak najbardziej w to wejść. Wy jak najbardziej musicie dostosować się w te nowe zmiany i według mnie robicie to fantastycznie, ale to jest kryzys trący się. My od 2 lat możemy powiedzieć o kryzysach takich nagłych, czy też nagły to niewątpliwie jest pandemia, tak? Chociaż ona tliła się w Wuhan od dłuższego czasu, tylko dla nas osobiście było to na tyle daleko, że nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że to może dotknąć nas osobiście, ale ona gdzieś była. Kryzysem tlącym się, pełzającym w oświacie niewątpliwie był 2 lata temu w postaci strajku nauczyciela, gdzie też to był kryzys, z którym musieliście sobie Państwo poradzić, który musieliście jakoś ogarnąć. To było bardzo, bardzo trudne dla wszystkich tak naprawdę i dla Was jako zarządzających i dla nauczycieli, którzy okupili też to zdrowiem psychicznym, bo niektórzy bardzo mocno to również przeżywali. Państwo sami wiecie o tym doskonale. Kolejna rzecz, bo o tym mówią badania, tak? I to chciałbym też zaznaczyć, że nikt tak naprawdę dzisiaj nie był przygotowany do zarządzania kryzysowego. Gdybym Was się teraz zapytał, czy ktoś Was nauczył zarządzać kryzysowo, czy ktoś Wam powiedział, co macie robić w sytuacji kryzysowej, to najprawdopodobniej większość z Państwa kliknęłoby tam, że nie, jasne, na jakichś tam studiach różnego rodzaju jest mowa o zarządzaniu kryzysowym, ale to wszystko jest to zarządzanie kryzysowe takie, a my spotkaliśmy się z takim zarządzaniem kryzysowym. Nikt nie był do tego przygotowany, tak? Ja tu w slajdzie pokazałem, że przez 20 lat robiono badania w Stanach Zjednoczonych, gdzie sprawdzano organizacje i się okazało, że tylko 25% organizacji gdzieś tam miało politykę zarządzania kryzysowego. Gdzieś. Natomiast większość firm nie miało, większość instytucji nie miało. Nikt nie był do tego przygotowania. Moi klienci do mnie dzwonili i mówili: Danie, to wszystko, co nas uczyłeś o tym zarządzaniu, te wszelkie szkolenia szefowskie, wszystko fajnie, ale to dzisiaj jest nieaktualne. To nam powiedz, jak mamy sobie poradzić w takiej sytuacji, jak ja mam rozmawiać z zespołem. Nie? Mój dobry znajomy, prowadząc spółkę tutaj w Trójmieście, do mnie zadzwonił i mówi: Danie, jak ja mam zarządzać zespołem zdalnym? Ja nigdy tego nie robiłem. Mówi, jak to robić? Państwo też się z tym zetknęliście, bo nagle się okazało, że trzeba przejść na nauczanie zdalne i wy przeszliście z zarządzania stacjonarnego, kontaktu face to face ze swoimi pracownikami na zdalne. Jeszcze niedawno, rok temu mogliśmy się zastanawiać, jak można prowadzić zdalnie radę pedagogiczną. Okazuje się, że można. Jak można robić konferencje zdalnie? Okazuje się, że można. Też to robimy, ale nikt nas tego absolutnie nie nauczył. Nikt nas do tego nie przygotował. Natomiast znowu chylę czoło, bo wy sobie z tym radzicie fantastycznie. Jeszcze raz zaznaczam, mam świadomość, jak bardzo okupujecie to, czy też wasi najbliżsi, wasze rodziny, bo gdzieś te emocje muszą się wylewać. Psychicznie musi być oddźwięk tego wszystkiego. Troszkę się ponamączam, no właśnie, bo fajnie się namączę, że tak powiem, w cudzysłowie po czasie. Chciałbym to wystąpienie, ale nie jestem w stanie cofnąć czasu, zrobić rok temu i Państwu powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby zarządzać kryzysowo. Natomiast takich możliwości oczywiście nie mamy, ale jako że jesteśmy cały czas w kryzysie, więc warto na to zwrócić uwagę, co sprzyja skutecznemu zarządzaniu, dobre planowanie. I mam świadomość tego, że mamy dość duży chaos informacyjny, mam świadomość tego, że ciężko jest coś zaplanować, mimo że wy to robicie. Ale właśnie sprzyja zarządzaniu w dobie kryzysu dobre planowanie, strategiczne przywództwo, kompetencje w zakresie organizacyjnego rozwoju firmy, jasne procesy decyzyjne. Wiemy, że nie zawsze to tak jest. Mocna reputacja, coś mi się tutaj zakrzaczyło, że tak powiem. Mam nadzieję, że Państwo widzicie te slajdy, bo tak jakby mi się coś tu zacięło. No właśnie ja widzę, ale zgłaszają osoby, że nie widać, więc nie wiem teraz. Sprawdzimy to teraz. No coś tu się zadziało. Przełączyło się, momencik. Wracamy wobec tego z małym problemem technicznym. Mam nadzieję, że teraz widać, słychać powtarzany slajd, a ja już się będę przełączał. I idziemy dalej. Aby sytuacja kryzysowa sprzyjała przełomom, przywódcy powinni podejmować następujące działania. Troszkę chcę o tych działaniach parę słów Państwu powiedzieć. Pierwsze to jest budowanie zaufania. Nic tak bardzo nie sprzyja zaufaniu czy zarządzaniu kryzysowym, jak to, kiedy ufamy swoim liderom. Im bardziej im ufamy, tym lepiej przyjmujemy często trudne, ciężkie decyzje. Bo jak mówimy o zarządzaniu kryzysowym, to to jest po prostu w DNA kryzysu zapisane trudne decyzje. Ci z Państwa, którzy pamiętają 2 lata temu strajk nauczycieli, mam świadomość tego, że Państwo nie mogliście uczestniczyć z racji swojej funkcji w strajku, ale to był taki czas zarządzania kryzysowego, gdzie można było budować zaufanie. Znaczy ci dyrektorzy, którzy potrafili, niezależnie czy zgadzali się z postulatami strajkującymi, czy się nie zgadzali, ale kiedy potrafili podejść do swoich nauczycieli gdzieś tam w pokoju nauczycielskim, usiąść z nimi, porozmawiać, pokazać tą taką zwykłą normalność, to dzięki temu też zyskali, też dzięki temu buduje się zaufanie. Kolejna rzecz bardzo ważna przy zarządzaniu kryzysowym to jest kreować i praktykować nowe, szerokie spojrzenia na organizacje, instytucje. Wiem, że mi się łatwo mówi, ale Kto jak kto. Państwo wiecie doskonale, jak bardzo w dobie kryzysu musicie szeroko patrzeć. Nie wystarczy wam patrzenie na tu i teraz, ale wy musicie 2-3 kroki wyprzedzać, bo nie wiecie, co się wydarzy do końca, tak? Bo tak jak wczoraj była konferencja ministra zdrowia i warmińsko-mazurskie zostało zamknięte, szkoły musiały od soboty, czyli od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, dzieciaki 1-3 wracają do domów, znowu jest zdane. Cały czas jakbyście musieli być na takim stand-by'u, w takiej gotowości tego, co się może wydarzyć, bo sytuacja zmienia się dynamiczna, stąd te szerokie spojrzenie. Dalej, to co jest bardzo istotna, kolejna rzecz to jest nieustanne identyfikowanie wrażliwych miejsc w organizacji i potencjalnego zagrożenia. To wy, a nie kto inny, musieliście przygotować szkoły we wrześniu na powrót. Tak? Kiedy we wrześniu szkoły miały wrócić, były hasła, że może hybrydowe. Dokładnie takich wytycznych nie było, jak to ma wyglądać, tak krok po kroku, tak? Ale wy siadaliście i analizowaliście bardzo często ze swoimi zespołami, jak to trzeba wprowadzić. Jedne szkoły dzieliły plan lekcji swoich uczniów i mówiły jeden tydzień, jedna połowa szkoły będzie przychodzić do szkoły, druga będzie miała zdalnie i na drugi tydzień zamiennie. W różny sposób próbowaliście się dostosowywać do tych zmieniających się realiów. Potem się okazało, że jednak wróciliśmy, potem trzeba było szybko przystosować znowu te realia zarządzania, bo mieliśmy do czynienia z powrotem na naukę zdalną, więc to wasze procesory w sposób szczególny cały czas muszą chodzić. Ciągle jesteście na takim, że tak powiem, napięciu, ciągle patrzycie gdzie, jak, co zorganizować. Znam dyrektora jednego ze szkół, który do mnie mówił, słuchaj, no, kiedy jeszcze było nauczanie stacjonarne i mówił, no słuchaj, ale ja już muszę się zastanowić, jak to zrobić, bo mamy te wszystkie ścieżki, jak uczniowie wchodzą, jak wychodzą, żeby były zasady bezpieczeństwa zachowane, bo ja za nich odpowiadam głową. Niech komuś się stanie cokolwiek, to przecież ja bym do końca życia sobie tego nie wybaczę. Więc zachowanie tych zasad bezpieczeństwa, dystansu i mówi do mnie, słuchaj, a tak naprawdę przychodzi za chwilę jesień, robi się chłodniej, mamy szatnię i my musimy zastanowić się, jak rozwiązać kwestię szatni, bo przecież w szatni ci uczniowie wszyscy będą się kumulować. Niby takie prozaiczne rzeczy, które się okazało, że bardzo często wam spędzały sen z powiek, bo wy cały czas analizujecie, patrzycie, gdzie są te wrażliwe miejsca, jak to zrobić, co zrobić, żeby było dobrze, żeby było bezpiecznie. Kolejny etap, żeby zwiększać to zarządzanie kryzysowe, to jest podejmowanie mądrych, szybkich działań, gdzie często musicie podejmować bardzo szybko działania, dostosowywać się. To, co powiedziałem też przed chwilą, że te wasze procesory w umysłach cały czas są w gotowości, ciągle są w działaniu. To, co mówiła moja przedmówczyni, że warto dać sobie też czas odpocząć, warto siebie docenić i pozwolić sobie odpocząć. I ja absolutnie się pod tym podpisuję, bo no, kto o was pomyśli, jak nie wy sami, kochani. Kolejna rzecz to jest umiejętność podejmowania odważnych decyzji. Mogą was krytykować, ale to wy podejmujecie te decyzje. Nie muszą was wszyscy oczywiście lubić, ale to wy podejmujecie te decyzje odważne i jednocześnie także to, co jest bardzo istotne, uczycie się na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Trochę inaczej funkcjonowaliśmy rok temu, kiedy wchodziliśmy w zarządzanie zdalne, a inaczej dzisiaj, bo już ten rok czasu został przepracowany. Tak? Wejście w sferę zdalną, skompletowanie sprzętu, poradzenie sobie z... Kurczę, no powiedzmy sobie szczerze, naprawdę rok temu, gdyby ktoś powiedział, że będzie trzeba korzystać z Teamsów, nie wiem, z jakichś innej metodologii pracy zdalnej, no to byśmy stwierdzili nie, absolutnie. A dzisiaj my się tego nauczyliśmy i to jest właśnie to doświadczenie, tak? Nauczyliśmy się tego. Na jednym z forum, pamiętam, dla takim forum biznesowym, ktoś z menadżerów się zapytał o szkolenie z Teamsów i ja pozwoliłem sobie na komentarz: zapytajcie nauczycieli, oni już dawno to ogarnęli i fantastycznie funkcjonują w świecie wirtualnym. Nauczyliśmy się tego. Dzisiaj wszyscy tak funkcjonujemy, ale jednocześnie mamy świadomość, że to nauczanie zdalne, że to zarządzanie w dobie kryzysu cały czas musicie być na stand-by. Moi kochani, sytuacja kryzysowa są testem umiejętności przywódczych, które niewątpliwie znowu chylę czoło, po raz trzeci to podkreślam. Wy Państwo zdaliście celująco, bo cały czas sobie z tym radzicie. I no właśnie, kryzysowi przywódcy muszą być bardzo elastyczni z jednej strony, z drugiej muszą umieć szybko adaptować się oraz nie bać się trudnych decyzji. Trudnych, odważnych decyzji. Dlaczego? Ano dlatego, bo najczęściej zostaniecie sami z tymi trudnymi decyzjami. Ewentualnie, jasne, ktoś z doradców zawsze gdzieś tam będzie, ale to wy zostaniecie z nimi sami, to wy podejmujecie te trudne decyzje. Czasami jest tak, że co byście nie zrobili, to może zostać odebrane przez kogoś, że to jest złe. Jeden dyrektor zarządza swoją szkołą w dobie kryzysu w taki sposób, że rzeczywiście myśli absolutnie o wszystkim, żeby zminimalizować to ryzyko, a drugi ma inny styl zarządzania, to jego pracownicy, ci u dyrektora, który ma bardziej luźne podejście, powiedzą: a nie dba o moje bezpieczeństwo, a ci, którzy mają dyrektora, który wszystko stara się kontrolować, powiedzą: no przesadza. To zawsze jest tak. Wszystkich nie zadowolimy do końca. Jest to bardzo, ale to bardzo trudne. A jak już sobie tak pozarządzamy tym kryzysem, no właśnie, to przechodzimy do tej drugiej części, jakie straty psychologiczne, czy grozi nam syndrom stresu pourazowego. No, tak zacinam się, bo chciałbym powiedzieć Państwu same wspaniałości, jest piękna pogoda i słońce świeci, jest wiosennie i... No właśnie, i mam sam w środku dylemat, żeby to powiedzieć, ale no taka jest prawda. Niestety straty psychologiczne poniesiemy wszyscy olbrzymie. Wszelkie dane, które napływają z każdej strony, są niestety zatrważające pod każdym kątem i nauczycieli, i uczniów. Badania, które mówią o tym, że również nauczyciele bardzo źle znoszą to nauczanie zdalne. Także znowu zetkniecie się, jak już skończy się pandemia, to zetkniecie się z kryzysem też takim psychologicznym swojej kadry, bo ktoś będzie w stanie depresji, bo ktoś będzie miał jakieś problemy emocjonalne, bo to gdzieś musi się odbić, niestety, tak? Uczniowie, gdzie już zauważamy bardzo duży wzrost stanów depresyjnych u dzieciaków, to też z tym będziemy musieli się oczywiście uporać. Ja również jestem terapeutą i w zasadzie nie ma dnia, gdzie ktoś szuka pomocy, całe szczęście, że szuka tej pomocy w stanach depresyjnych. Z jednej strony jest to przerażające, na jaką skalę, jaka skala jest tego, a z drugiej strony dobrze, że ktoś szuka, że jednak coś się tutaj dzieje. Syndrom stresu pourazowego zazwyczaj nam się właśnie kojarzył z, nie wiem, z wojną, z jakimś tam wypadkiem. Natomiast prawda jest taka, że to istnieje już teraz. Tak? Jesteśmy w takim ciągłym napięciu, niczym żołnierz na swojej misji pokojowej, gdzie w ciągłym żyje przez ileś miesięcy w napięciu emocjonalnym, czy zostanie zaatakowany, czy nie, czy jak wyjedzie na patrol, to wróci cały. My również jesteśmy w takim napięciu. To wy jako dyrektorzy w sposób szczególny żyjecie w napięciu i odbieracie bardzo mocno osobiście gdzieś tam te informacje, jeśli ktoś z waszej kadry zachorowuje na wirus. Przecież też są takie przypadki, tak jak w szkole u mojej żony, gdzie dwie panie woźne zachorowały, jedna niestety umarła. To jest gdzieś obciążenie psychiczne, które jest w tych naszych głowach i odpowiedzialność, którą no, bierzemy na siebie. Depresja, o niej zacząłem mówić, my jesteśmy w tygodniu, gdzie w sposób szczególny mówimy o depresji i o tych liczbach myślę, że też warto powiedzieć. Prawie 350 milionów ludzi na całym świecie choruje na tą chorobę. W Polsce notujemy około 1,5 miliona przypadków i jest ich coraz więcej. My dzisiaj możemy mówić o epidemii depresji, czyli krótko mówiąc, co 10. Polak choruje na depresję, niestety co drugi ma możliwość tylko leczenia, czy też zgłasza się o pomoc. To są te straty psychologiczne zarządzania kryzysowego. Dlatego tak ważne jest, żebyście Państwo również dbali o siebie, dbali o swoje emocje, bo tak jak powiedziałem też na początku, to wy w tym zarządzaniu kryzysowym robicie co możecie, ale wracacie do domu i niejednemu z was łza pewnie po policzku pociekła, bo jest to strasznie trudna sytuacja, a potem wracacie do swoich zespołów, uśmiechacie się, mówicie, że będzie dobrze. Straty psychologiczne kolejne, z którymi też możemy się mierzyć, to jest oczywiście agresja tych dzieciaków w szkole, których mamy w szkole. Dorośli też żyją w tym napięciu, ich rodzice żyją w napięciu. Kochani, te emocje, które są w dobie pandemii, one muszą gdzieś wyjść, tak? To jest coś naturalne. Niestety środowiskiem naturalnym wyjścia emocji jest dom rodzinny, czyli gdzieś ta emocja wychodzi na tych, którzy są najbliżej nas. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy umieli odpoczywać, żebyśmy umieli zadbać o siebie. Zarządzanie kryzysowe jest bardzo, bardzo trudną rzeczą. Jak trudną, sami wiecie doskonale i najlepiej. Dlatego dbajcie o siebie, dbajcie też o swoją psychikę. Dużo się mówi o cholesterolze, tak to się chyba nazywa. Mówimy, że mamy cholesterol, odkłada nam się pokarmy i tym podobne, ale jest coś takiego jak cholesterol psychiczny jeszcze, który nam się odkłada w tej pandemii i te straty psychologiczne są już przerażające, a myślę, że będą jeszcze większe, dlatego ważne jest to, abyśmy dbali o siebie, o swoją własną psychikę, o to, abyśmy potrafili, to co znowu mówiła moja przedmówczynia, umieli sobie dziękować, doceniać, że naprawdę kawał roboty dobrej robimy, robicie wy, kochani. Dziękuję wam serdecznie, w tym momencie przerwę, aby wszystkim się zdawało, że ja mówię, a jeszcze echo grało. Dziękuję serdecznie za możliwość mówienia do was.